Siema, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. Kupiłem Season Passa w Bloomsteady Battles 2. Zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał i zobaczcie ile skinów tutaj mam. Emotek i różnych innych rzeczy. Tower Boost FX. Słuchajcie, to jest spoko opcja, będziemy mogli sobie to dodać do mojej kolekcji, więc zaraz to zrobimy. Mamy complete emotki. Angry, good luck. Patrzcie, mamy skunk emotkę. I mamy wow, ej, to się podświetla ta animacja. Ej, nieźle. Weźmiemy sobie taunta, weźmiemy vanish. Weźmiemy, słuchajcie, sada odejmiemy, tą łódź weźmiemy, love może nie. I damy wow. Sprawdźmy teraz tak, baloniki, barbed wire baloniki mamy. Mamy te moaby i tak dalej, więc jest spoko. I mamy funky balloon boost i disco tower balloon boost. Fajnie, super. Jeszcze będzie trzeba kupić Season Starter Packa, z tego co widzę, ale mamy Blinga sezon pierwszy, więc słuchajcie, mamy kolekcję tych wszystkich boostów kupioną. Mamy też VIP Passa, patrzcie, mamy Season Starter Pack i VIP Passa jeszcze do kupienia. Więc Monkey Money, mamy Battle Points i tak dalej. Chodźmy do naszych wieżyczek i zaraz sobie pogramy. Bo musimy troszkę poulepszać te nasze jednostki. Zastanawiam się, co tutaj mamy supporty. Jejku, jak to jest drogie, to jest taka drożyzna, że nie wiem. Czy ja mogę coś poulepszać? Na razie nie, mam 200 dolarów tylko, 200 pieniędzy. A ile expa mam tutaj w tym? 2000. Ja mam 800 tylko. A ta nasza wieża, czy ona coś dostanie? Też nie za bardzo. Więc ja tutaj nie mam zbyt dużego pola do popisu. Ewentualnie kupiłbym sobie tą łódź, słuchajcie. Ona jest całkiem spoko. Musiałbym ją jeszcze tutaj poulepszać. Ale potrzebuję doświadczenia tą łodzią. Ja sobie ją wezmę, słuchajcie. Ta łódź będzie spoko. Dobra, lecimy w takim razie. Lecimy, nie śpimy i trzeba w coś pograć, prawda? Więc zostawcie lajka, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli się wam przypodobam. Okej, okay, zobaczymy jak mi pójdzie w tej taktyce z bukanierem. Zobaczymy, co ten. Ten wziął sobie tego. Ciekawe, czy znowu jest pay to win, on sobie kupił wszystkie monety w tej grze. Zobaczymy. No, niestety problem jest właśnie taki, że... Słuchajcie, one idą to, tędy. Więc ja sobie może tego bukaniera tutaj walnę na początek. Chociaż powinienem, wiecie co, powinienem mojego bohatera jeszcze też tu dostawić. I to będzie taka taktyka, ja mu tu jeszcze baloniki podeślę. Trzeba dofarmić troszkę pieniędzy, patrzcie, mamy te skórki tutaj w ogóle. Dobra, ten gość nam tutaj, patrzcie, te będzie dostawiał. Faster shooting, weźmiemy sobie faster shooting. Proszę bardzo, cały czas mu wysyłam baloniki, żeby income po prostu był większy. Dzięki temu będziemy w stanie, słuchajcie, się zabezpieczyć. Patrzcie, dostaję teraz 279 na początek. On tu coraz więcej dostawia sobie tych. Okej. Okay. No część już przeszło, zobaczcie. Część już przeszło mu tych. Patrzcie, teraz mu zaczniemy walczyć z... Wysyłać te żółte balony. Ja sobie dostawię armatkę na strong. I ustawiamy sobie fragmenty i faster reload. Dobra, dawać mu tu więcej. Mamy już... Mi się już kończy income tak naprawdę. Ale zobaczymy. Teraz się zmieni pewnie runda. Okej, mamy różowe. To proszę bardzo, teraz pan dostanie różowe tutaj od razu. Żeby po prostu zwiększać ten income, słuchajcie. Cały czas. Niech ma. Mamy teraz 300 income'u na początek. Patrzcie ile on tego dostawia. No, będzie mu bardzo trudno moim zdaniem tutaj wygrać, a to dlatego, że double shoty weźmiemy sobie teraz. Dobra, zrobimy z tego, proszę bardzo. Cały czas wysyłamy, żeby ten income nam rósł. Tutaj już nie mogę nic ulepszyć. Weźmiemy sobie tę małpkę tutaj. Dostawimy, wyekspimy ją. Patrzcie, część baloników mu tutaj przeszła. Ja będę teraz troszkę ostrożniej grał. Troszkę ostrożniej, bo chcemy mu wysłać więcej balonów. O, zobaczcie, on tutaj nam też już zaczyna jakoś przeszkadzać. Macie tu nie... czarne masz. Mam nadzieję, że te czarne mu tutaj też narobią szkód. Dostawimy sobie więcej bukanonierów. Proszę bardzo. Masz jeszcze te czarne.
Raczej nie powinno być teraz problemu. 390 mam, super. On też mi wysyła czarne, zobaczcie. Też mi wysyła czarne, ale to raczej mu nic, mi się nic nie stanie. Okej, okay, teraz tak, ja wysyłam kolejną armatkę teraz. Proszę bardzo, to masz purpurowe. Jak tak chcesz, to masz. Purpurowe teraz idą. O, już nie mam pieniędzy. To jest niesłychane, co tu się dzieje. Ale income mam 400, więc jest spoko. O nie, on ma tą armatę taką, giga. Więc będzie naprawdę ciężko z nim tu wygrać. Dobra, dostawimy sobie jeszcze jedną małpkę z quickshotem. Runda druga. LEDowe mu tutaj poślemy. No nic, będziemy musieli też na strong tutaj wysłać. Na razie oszczędzamy, bo chcę mu taką walnąć... Patrzcie, ile on tak shooterów tu ma. Ja chcę walnąć mu taką falę, że będzie się tutaj źle czuł po prostu. Zobaczcie, co ja mu tu robię. Cały czas dosyłamy więcej. I zaraz go tutaj, mam nadzieję, że mu napytamy tyle biedy, że się chłopak, wiecie, on musi cały czas inwestować w defensywę. Okej, okay, masz LEDowe, kolego. Dobra, powinniśmy to ugrać teraz. Wygrana. Ła, było ciężko, ale się udało, słuchajcie. Taktyka się powiodła. Ła, ciężko, ale się udało. Ach, pięknie. Niestety win streaka nie mamy. Dostaliśmy kolejne punkty doświadczenia. Mamy multiplayer, ale nie chcę tego zużywać. Sprawdźmy teraz na nasze małpki, jak tam to wygląda. Ja mogę coś, chyba nie jestem dalej w stanie ulepszyć. Sprawdźmy shop, moi drodzy, w ogóle. Czy ja jestem w stanie kupić doświadczenie? Nie. Doświadczenie tylko dostaniemy za to, że gramy. Jak mi się to wydaje. Mogę odblokować kolejne małpki. Czy ja jestem w stanie mu ulepszyć to? Nie. Crow Nest. Co to robi? Allows the ship hit camo. Burning hot grapes shot lead and set on the fire. To jest spoko. Dobra, moi drodzy, do zobaczenia.